Witam Was serdecznie. Dziś powiemy sobie o różnicach, jakie występują w Ursusach C4011, C355 oraz C360. Zapraszam do oglądania. Modele dziś omawiane na rzut oka wyglądają prawie identycznie, ale tylko prawie. Dziś przedstawię Wam najważniejsze różnice, jakie występują między 40, 55 a 60. Każdy z omawianych modeli posiada silnik czterocylindrowy o pojemności 3120 cm3, ale o różnej mocy. Różnice, jakie wpływają na moc silników, są następujące. Ursus C4011 ma 42 konie mechaniczne, jego kąt trysku wynosi 20 stopni. Ursus C355 ma 45 koni mechanicznych, a jego kąt trysku wynosi 22 stopnie. Ursus C360 ma 52 konie mechaniczne, a jego kąt trysku wynosi 24 stopnie. Kolejną zmianą między nimi jest ustawienie rozrządu, co również wpływa na moc silnika. Kolejną zmianą między Ursusem C4011 a 55 czy tak zwaną 60 jest układ hamowania. Ursus C4011 ma jeden pedał hamulca oraz rozdzielacz pod siedzeniem, którym sterujemy hamowanie na obydwa koła, bądź też osobno na lewe czy prawe. Ursusy C355 i C360 mają dwa pedały hamulca połączone zapadką, dzięki której sterujemy z hamowaniem kół. Dodać muszę jeszcze, iż Ursus C411 ma dużo bardziej wytrzymały hamulec ręczny. Trzecią zmianą jest układ kierowniczy. C411 posiada dwudrążkowy układ kierowniczy oraz reserowane zwrotnice na przedniej osi, a Ursusy 355 i 360 posiadają jeden drążek z przekonią śrubowo-kulową bez amortyzatorów z przodu. Czwarta różnica – zmiana przełożenia. W Ursusie C411 były stosowane inne przełożenia w zwolnicach, takie jak półość zębów 12, koło zębate 55, a w C355 i C360 półość 11, koło zębate 56, dzięki czemu Ursus C411 jest szybszy. Różnice, jakie jeszcze występowały między C411 a C355 czy 360 to inna przednia oś, 40 i 55 posiadały okrągłą ośkę, a 360 posiadała płaską. Inne przednie koła w 40 i w 55 były 18 cali, a w C360 16 cali. C4011 posiadał dwa filtry paliwa, wstępnego i dokładnego oczyszczania. 355 filtr odsiadkowy Bong, a w C360 filtr wymienny PP8.4. Stosowany inny rodzaj obciążników na przednich i tylnych kołach w każdym modelu. Ursusy 355 oraz 360 posiadają dzielony wał przekaźnika mocy, a C411 jeden długi. C411 ma jedno wyjście hydrauliczne, a C355 i 360 dwa wyjścia. Te traktory różniły się jeszcze innymi tłumnikami, innym rodzajem oświetlenia, inną kierownicą, inną pokrywą skrzyni biegów, inną tablicę rozdzielczą, inne siedzenie. To tyle z mojej strony, jeżeli czegoś nie powiedziałem, piszcie w komentarzu. Jeżeli macie jakieś problemy, nie wiecie, czym dany model od innego się różni, tak samo piszcie w komentarzach, w kolejnym odcinku postaram się Wam to wyjaśnić. Zachęcam Was również do zostawienia łapeczki w górę oraz subskrypcji, troszeczkę to mnie to zmotywuje. Na dziś to tyle, trzymajcie się, czekajcie na kolejne odcinki, cześć!